Kochani, dzisiaj zapraszam Was na recenzję z serii Pierwsze Wrażenia i będziemy testować podkład Naked Skin firmy Urban Decay. Podkład niedostępny w regularnej sprzedaży w Polsce w drogeriach, natomiast, chyba że jest, to mi napiszcie, natomiast dostępny jest na pewno na Allegro, o ile nie jest to podróbka. Kosztuje 180 zł, więc bardzo dużo. Więc można też dużo się po tym podkładzie spodziewać. Ja szczerze mówiąc, jak słyszę w nazwie jakieś takie naked, nearly naked, naked skin i te sprawy, to jestem trochę nastawiona na nie, dlatego że takie podkłady z reguły mają za zadanie wyglądać bardzo naturalnie, a nie można mieć dwóch rzeczy naraz, czyli jeżeli ktoś lubi średnie albo mocne krycie, tak jak ja, jest do tego przyzwyczajony i nagle rzucić na jakiś podkład, który ma w nazwie naked i ma wyglądać naturalnie, to niestety one rzadko mają dobre krycie, przeważnie są takie dupowate, że tak powiem brzydko. Trochę mi się kojarzy ten podkład, nie wiem, może trochę ze względu na opakowanie, no nie wiem na co, ale trochę mam do niego takie oczekiwanie jak do HD Make Up For Ever, czyli taki fajny podkład, ale nie jest to jakiś taki podkład w moim odczuciu, który trzeba mieć i który jest super, mega, hiper. Chociaż ja mówię, to jest bardzo taka subiektywna ocena. Pamiętajcie, że ja z Wami w tych filmach się dzielę całkowicie subiektywną oceną, będę Wam mówić, czego ja oczekuję i w związku z czym, jakie jest moje zdanie. W związku z tym, jakie jest moje zdanie, bo liczę się z tym, że są osoby, które lubią takie lekko kryjące podkłady, rozświetlające i może dla nich będzie ok. Jak ten podkład się spisuje, to już za chwilę zobaczycie. Tak jak mówię albo nie mówię, dostałam ten podkład, bo koleżanka umożliwiła mi zakup Primera, Urban Decay Primer Potion i tam był, w siateczce była ta próbka tego podkładu. Zaraz Wam więcej o tym poopowiadam. Moja skóra ma przebarwienia, zaraz zobaczycie, jak będę ten podkład nakładać, więc liczę na ujednolicenie. Mam przebarwienia, mam cienką, suchą skórę. Kiedyś miałam duże problemy z trądzikiem, nie takim typowym trądzikiem. To nie był taki trądzik choroba, że tak powiem, w sensie to był ten trądzik bardziej taki neuropatyczny, czyli ja wszystko sobie po prostu rozdrapywałam i do dziś z tym walczę. Natomiast żądam od podkładu wyrównania ładnego koloru, żeby się nie utleniał, żeby odbijał światło, bo mam suchą cerę, więc zobaczymy. Nastawiona jestem tak sobie, a jak to faktycznie wyjdzie, to zobaczycie za chwilę w trakcie nakładania i w ciągu dnia. Nie wybierałam koloru i pani, która tą próbkę nakładała, też nie widziała mnie, ale kolor wygląda całkiem ok. Patrzyłam na ich kolorystykę, tych podkładów jest bardzo dużo, ponad 10 grubo kolorów, myślę, że około 15 nawet, jak nie więcej. To jest kolor 1.0, tak jest tutaj napisane. To jest chyba drugi albo trzeci najjaśniejszy, więc być może się nawet uda z tym coś zrobić. Tutaj też w środku jest napisane, że to jest próbka na 2 tygodnie. No nie byłabym aż tak optymistycznie nastawiona, ale zobaczymy. Będę go oczywiście nakładać podkładem, tak jak nakładam każdy. Będę go nakładać pędzlem, tak jak nakładam każdy podkład, pędzlem Hakuro H50, akurat ten mieszam. Zapach podobny taki taki podkładowy, taki coś jak ma na przykład Make Up For Ever HD. Nałożyłam sobie na rękę tyle, no i zobaczymy. Mam przebarwienia na brodzie, ogólnie mam nierówny koloryt, jaki kolor. Mam ogólnie dość nierówny koloryt, bo miałam kiedyś problemy ze skórą i teraz muszę coś z tym zrobić, nie wiem, jakieś kwasy czy coś. No powiem Wam, kolor praktycznie jak moja skóra. Jestem bardzo mile zaskoczona. Rozprowadza się. No super po prostu. Jest bardzo lekki. Faktycznie przypomina trochę Make Up For Ever czy inne tego typu rozświetlające podkłady HD, takie bardzo lekkie. Czoło jest zawsze trochę ciemniejsze, więc na czole zawsze widać troszeczkę różnicę. Ale i tak, no po prostu rozprowadza się cudownie. I powiem Wam, że całkiem nieźle kryje. Tam, gdzie go stempluję, na brodzie. Całkiem nieźle kryje, naprawdę jestem zaskoczona. Myślałam, że będzie byle jaki, jeśli chodzi o krycie. Kolor super. Cieszę się, że mi się tak udało trafić. Krycie naprawdę jest zaskakująco fajne. Jeżeli chodzi o wygląd z bliska, no to faktycznie skóra wygląda bardzo naturalnie. Gdzieniegdzie przebijają piegi na nosie, także wygląda to faktycznie bardzo naturalnie. Moim zdaniem ten podkład wymaga, tak jak każdy podkład, lekkiego utrwalenia i zmatowienia. I umówmy się, że kiedy będę robić testy podkładów, to zawsze będę używać tylko lekkiego, nawilżającego kremu. Nie będę dodatkowo robić podkładom pod górę, nakładając kremy z filtrem, bo wtedy mało który podkład zachowuje się tak jak bez kremu z filtrem, niestety. I będę je zawsze utrwalać z tej mat z Rimmela, dlatego że on jest taki naturalny bardzo, ten produkt, i jest taki mega matowy, nie jest też mega utrwalający, ale jeszcze najpierw zanim to zrobię, to muszę sińce pod oczami schować. Powiem Wam, że teraz tak już po paru minutach od nałożenia czuć, że ten podkład jakby zastyga na twarzy. Jestem zaskoczona, nie wiem, czy to też dobrze widzicie, czy kamera to oddaje, że on jakby mniej się świeci. O, akurat wyszło słońce, żeby to zobaczyć. Znaczy świeci się cały czas, ale nie świeci się tak, jak się świecił przed chwilą. Tak jak mówiłam, biorę Stay Matte z Rimmela i pędzelek Hakuro H56. I lekko go utrwalam, ale naprawdę niedużo. Widzicie, moje dwa największe przebarwienia tu i na brodzie, no są widoczne, ale no od tego jest korektor. Czesałam brwi przezroczystym żelem z Catrice, na usta nałożyłam błyszczyk z MAC, to jest seria Plush Glass i to jest kolor Pretty Plush. I policzki wykonturowałam odrobiną bronzera. Jeżeli światło w moich filmach się zmienia, to niestety dlatego, że korzystam ze światła dziennego. Podkład wygląda fajnie, bardzo naturalnie, bardzo świeżo. Tu troszeczkę mi przebijam niedoskonałości, no ale to ono do tego nie jest, od tego są korektory. Możecie z bliska zobaczyć, jak to wygląda. Fajnie się nad tym rozprowadzał bronzer, nie powiem, że nie. Tutaj widać blizny, tu widać coś, co się goi. Zobaczymy, aha, co ważne, też nie zbierał się w ogóle w zmarszczkach na czole, co jest dużym plusem. Mam pewien bardzo drogi podkład firmy Dior, który po prostu tak wchodzi w zmarszczki, że wyglądam po prostu jak stara babcia. Tak w skrócie. Zobaczymy, jak on będzie się sprawował. Później wrócę do Was w ciągu dnia. Jest 13:47. Wracam do Was z aktualizacją, jest już wieczór, za 7:45. Myślałam, że uda mi się w ciągu dnia, ale miałam tyle rzeczy do pozałatwiania, że dosłownie wpadłam do domu i wypadłam. Podkładu nie ruszałam, nic nie poprawiałam, nawet się nie miałam okazji dobrze przejrzeć. Teraz tutaj wstawię Wam zdjęcie i to jest zdjęcie zrobione z flashem. No nie wiem jak dla Was, jak dla mnie podkład niestety nie za dobrze wygląda w momencie robienia zdjęć z flashem, więc nie polecam, bo bardzo odbija światło. Nie wiem, czy tu jest gdzieś informacja na ten temat, czy on ma jakiś wysoki SPF, no ale prawdopodobnie ma. Jeżeli nie SPF, to po prostu ma jakiś składnik odbijający światło. Powiem Wam, że buzia generalnie wygląda całkiem nieźle. Tak jak widać, trochę się świeci, ale cały czas jest widoczny bronzer, czyli to już jest znak, że ten podkład jakby sam z siebie nie znika. Mam tu jakieś lekkie takie zaczerwienienia w koło nosa, no ale miałam go na sobie ile? Ponad 6 godzin, tak? 7. Bez żadnych kompletnie poprawek, czyli uznajmy, że jest ok. No lekko świecę, może tu też to światło od lampy da taki efekt, że to będzie bardziej widać, natomiast na żywo nie jest to jeszcze takie świecenie, żeby musiała się koniecznie pudrować. Chodzi mi tutaj i tak tylko o środek czoła ewentualnie, może troszeczkę brodę, ale raczej niekoniecznie. Niedoskonałości, no jest widać tutaj na brodzie, ale też nie star się jakoś bardzo. No fajnie, że cały czas jest widać bronzer. Powiem Wam, że jest całkiem ok. Myślę, że Make Up For Ever w tej chwili już by nie wyglądał tak dobrze, ale to też dlatego, że to jest trochę gorszy, może po prostu według mnie podkład. Także powiem Wam, że jestem z tego całkiem zadowolona. Jest bardzo drogo, ale jest bardzo drogi, ale faktycznie całkiem nieźle kryje, co mnie zaskoczyło, i bardzo dobrze utrzymuje się na buzi. Jeszcze to, co Wam powiem, co jest ważne, tak po około godzinie od aplikacji czuć było, że ten podkład siedzi na buzi. Ja czułam takie lekkie ściągnięcie, wiecie? Taki efekt trochę jak ma Revlon Color Stay, że ten podkład że ten podkład zastyga, zasycha, jakby było go czuć na buzi, więc on nie ma takiej bardzo nawilżającej formuły. No ale tak jak mówię, cały czas jest widać bronzer, trochę się świeca, ale jest to jeszcze w ramach normalności. No i cały czas jest widać podkład na buzi. Cały czas ta buzia jest w miarę ujednolicona, no trochę tu widać, no ale tu widać, to trudno, nie nałożyłam tu korektora, więc tak musi być. W ocenie na 10, biorąc pod wzgląd, że kosztuje 180 zł, jego plusem jest na pewno to, że jego plusem na pewno jest to, że bardzo fajnie kryje przy mega naturalnym efekcie na buzi. To są na pewno i ma genialne kolory, to są na pewno jego plusy. Minusem jest cena 180 zł, dostępność, z tego co ja kojarzę tylko Allegro, najłatwiej może tak, najłatwiej Allegro. No i wychodzi tragicznie na zdjęciach, nie nadaje się do fotografowania z fleszem. Takie moje podsumowanie, to Wy zadecydujcie, czy produkt fajny, czy nie. Dla mnie na pewno on niebo fajniejszy niż się spodziewałam. I to już wszystko na dzisiaj w tej recenzji. Nie zapomnijcie pisać mi, jakie produkty chcecie, żebym przetestowała w formie pierwszego wyrażenia. Byłam dzisiaj w naturze, kupiłam trochę nowości, nagram Wam haul. I to będzie też taka zapowiedź pierwszych wrażeń, bo pod tym kątem kupowałam produkty. Do następnego razu. Hej!